Cześć! Dzisiaj mam dla Was pudełeczko Liferia. Jest to pudełeczko Liferia październikowe jeszcze. Niestety ono do mnie dotarło bardzo późno, przez co też bardzo późno nagrywam ten filmik. Jakieś tam problemy były ze strony Liferii niestety. Także no... Nie jestem zadowolona z tego, że ono dotarło do mnie po prawie 3 tygodniach, odkąd widziałam pierwsze recenzje, także naprawdę dość późno. Jeżeli jeszcze nie znacie zawartości, to zapraszam Was na filmik, chociaż myślę, że większość z Was zawartość zna, a jeżeli chcecie poznać moją opinię na temat tej zawartości, to zapraszam Was do oglądania. Ja sobie je otworzę i zacznę od produktu, który otrzymałam jako gratis w ramach tego właśnie, że były aż takie opóźnienia. I jest to maseczka. Jest to Morelowa maseczka Sanes, czyli maseczka, która już była w Liferii. Także wiecie, dostałam maseczkę, pewnie czyszczenie jakichś magazynów czy coś, ale dobra, dostałam maseczkę, była spoko, także ją na pewno zużyję. I tak się prezentuje październikowa karteczka i pudełko jest pod znakiem regeneracja, znaczy pod szyldem. Tutaj oczywiście powitanie i tutaj mamy na temat pielęgnacji oczu. A tutaj standardowo rozpiskę produktów. I pójdziemy sobie po kolei. I pierwszy produkt jest to Eye Contour Dose firmy DNA, reprezentujące Hiszpanię. Jest to 10 ml i kosztuje, uwaga, 250 zł. Jest to produkt pełnowymiarowy. Krem pod oczy wspaniale wygładzi delikatną skórę powiek i pomoże w walce z pierwszymi zmarszczkami. Stosuj na noc, aby pobudzić proces odnowy komórek i cieszyć się rano wypoczętym spojrzeniem pełnym blasku. Także to jest produkt numer 1. Następny produkt jest to to. I jest to keratin spray intensywnie nawilżający z firmy G Synergy, coś takiego. Reprezentuje to Polskę, jest to produkt pełnowymiarowy o wartości 30 złotych. Spray keratin to bogata, intensywnie nawilżająca kuracja do bardzo suchych i łamliwych włosów, która przywraca miękkość oraz kontroluje puszenie się. Uzupełnia proteiny, aby utrzymać włosy w dobrej kondycji. Nie zawiera parabenów, oleju mineralnego, siarczanów i fosforanów. Także produkt numer 2. Produkt numer 3. Jest to to. Jest to eyeliner firmy Postquam, reprezentujący Hiszpanię. Produkt pełnowymiarowy o wartości 30 zł. Dzięki mocno napigmentowanej i miękkiej kredce do oczu możesz wyrysować perfekcyjną graficzną kreskę lub rozetrzeć ją, aby uzyskać bardziej delikatny efekt. Następny produkt jest to produkt, który się nie zmieścił do pudełka. I jest to to. Witaminy na włosy w żelkach. Produkt pełnowymiarowy o wartości 139 zł. Jelly Bear Hair reprezentuje Polskę. Witaminy na włosy w żelkach, czyli pyszna forma dbania o włosy. Dzięki biotynie i 13 składnikom odżywczym Twoje włosy będą mocne, lśniące i gęste. Wystarczy przyjmować 2 żelki dziennie, aby uniknąć jesiennego wypadania włosów lub po prostu poprawić kondycję włosów. Także to jest kolejny produkt. I ostatni już produkt jest to to. Malinowe masełko do torebki. Balneo Kosmetyki Polska, produkt pełnowymiarowy 50 ml, kosztuje 19 zł. Masełko silnie, długotrwale nawilża i odżywia, wygładzając skórę dłoni oraz ust. Dzięki dużej zawartości masła shea, oleju awokado i makadamia łagodzi delikatnie natłuszcza. Lecznicza woda siarkowa, wyciągi z alg i olej arganowy ujędrniają i uelastyczniają skórę, wzmacniając jej barierę ochronną. Produkt nie zawiera żadnych barwników. Jeśli chodzi o wartość tego pudełeczka, to jest naprawdę ona bardzo, bardzo wysoka, bo jest to 468 zł, także naprawdę bardzo dużo. I teraz może co ja myślę o zawartości właśnie tego pudełeczka. Zacznę od tego kremu. Jest to taki, no 15 ml to jest taki, myślę, że bardzo fajny, 10 ml, przepraszam, bardzo fajny krem właśnie pod oczy. Firmę Postquam znam z pudełeczka Liferia, było kilka ich produktów, natomiast chyba nigdy nie było
żadnej pielęgnacji, także jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak sprawdzi się u mnie krem pod oczy za 250 zł. Ja mam problemy z tą okolicą pod oczami, ponieważ większość produktów po prostu na mnie nie działa. Także zobaczymy, jak sprawdzi się ten produkt. Jestem jak najbardziej zadowolona właśnie z tego, że on się tutaj znalazł. Następnie był ten spray. Powiem wam, że ja teraz właśnie przerzuciłam się zamiast takich olejków jakichś zabezpieczających, silikonowych i tak dalej, na tego typu spraye. Ten zawiera keratynę, także nie wiem, jak on się u mnie sprawdzi, bo u mnie to z tą keratyną różnie bywa. Obecnie używam tego sprayu z Bliskura, jeszcze go trochę mam, także ten sobie poczeka, ale z chęcią również go przetestuję jako właśnie taki produkt do zabezpieczenia końcówek. Dalej ten liner. No niestety ten produkt to jest po prostu zwykła czarna kredka, gdyby kogoś interesowało. Ja nie będę robić wam swatcha nic, no bo wiadomo, czarna kredka to czarna kredka. O, tutaj jest kredka do oczu, a tutaj mamy liner napisane. No, never mind. W każdym razie ja na pewno tego nie będę używać i dorzucę to do którejś z paczek rozdaniowych. Witaminy na włosy w żelkach. Powiem wam, że bardzo widziałam, że bardzo dużo dziewczyn te żelki już wcześniej dostało, czy też od firmy, czy też na jakichś spotkaniach i byłam bardzo, bardzo ich ciekawa. I w końcu mam, mogę przetestować. Są to takie naprawdę żelki misie, pokazywałam wam też we vlogu, jak one wyglądają. No, o, widzicie, takie zwykłe żelki. I powiem wam, że one mają taki naprawdę dziwny zapach, trochę taki gorzkawy. Natomiast jest to zjadliwe. Zobaczymy, czy przyniesie jakieś pożądane efekty właśnie na włosy, czy będę miała jakiś wysyp, wiecie, tutaj baby hair, czy coś w tym stylu. Także o tych was będę informować za jakiś czas. I malinowe masełko do ciała, przepraszam, nie do ciała, do torebki, to jest do ust oraz dłoni. I właśnie, ja miałam nadzieję, że to będzie takie masełko do ciała. Natomiast jest to masełko do rąk oraz do ust. Tutaj jest napisane, że edycja limitowana. To ma 50 ml tylko, także na pewno zużyję to właśnie z tym właściwym przeznaczeniem. Teraz zobaczymy, jak ono... No, pachnie bardzo delikatnie. Tak powiedziałabym, trochę jak Yogobella malinowa, coś takiego. Teraz nie mogę tego... Myślę, że no, taka Yogobella, trochę może mamba malinowa. Myślę, że zużyję to masełko, wrzucę do torebki, idzie zima, będą chłodniejsze dni, także nasze dłonie będą częściej wymagały właśnie nawilżenia. Także zużyję na pewno i jestem bardzo z niego zadowolona. No i to by była cała zawartość tego pudełeczka. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy kupiłyście to pudełeczko i jak wam się podoba zawartość. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jedynym produktem, który mi się nie przyda, tak naprawdę jest ta kredka do oczu. Nie przyda mi się tylko dlatego, że kredek do oczu mam naprawdę bardzo dużo, czarnych kredek do oczu, no i nie potrzebuję po prostu kolejnej. Także jest to jedyny produkt, ale myślę, że wiele z was ucieszyło się właśnie, jeżeli kupiłyście to pudełeczko z czarnej kredki Postkłam dobrej marki, także tak to wygląda. Wartość tego pudełeczka jest naprawdę bardzo, bardzo ogromna. Jestem niesamowicie ciekawa, jak sprawdzą się te właśnie żelki u mnie i krem pod oczy, bo to są, nie ukrywam, dwa produkty, które bardzo podwyższyły wartość tego pudełeczka i które bardzo mnie interesują. Także zobaczymy i na pewno dam wam po jakimś czasie znać. To by było tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli lubicie pudełeczka i ferie, jeżeli lubicie tego typu filmiki. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi filmami. No i do zobaczenia w następnych filmikach.